Wiecie, ta atmosfera, jak Duch Święty tutaj działa, jak przeżywamy, odczuwamy Jego obecność, Jego działanie, sprawiło to, że pragnę podzielić się urywkiem Bożego Słowa, no bo przecież to Słowo jest takie rzeczywiste dla naszego w naszym życiu. I brat Józef powiedział, jest napisane, za wszystko dziękujcie. U Pana Boga nie ma nic z przypadku. Wczoraj mieliśmy taki dzień, powiedzmy, z jednej strony do południa uroczystość pogrzebowa, gdzie Pan Bóg też objawiał swoją wielkość, swoją moc i mądrość. A później miałem możliwość być, dlatego że chwileczkę było czasu, zanim brat Józef po mnie miał tam przyjechać, i byłem w domu braterstwa Pawlasów. I powiem wam, dlatego że ja w zasadzie tych ludzi znam od zarania, kim byli, jakim byli, jakie ich życie było, a ich życie było podobne do Andrzeja. Życie Mariana było podobne do Andrzeja. Swawole, powiedzmy, w pewnym momencie tak się upił, że na Sylwestra, bo w tym temacie on przebywał, gdzieś przez okno wyskoczył czy wyleciał, no i ledwo przy życiu też ostał się. Takie jego było życie. Życie targanem, diabłem, szatanem, przez diabła i szatana. Wczoraj tam byłem, w tym domu, w domu, którym, powiem, naprawdę można odpocząć, można doznać takiej bliskości od obecności Pana. Dom pełen ludzi. Tam nie idzie zliczyć, ilu teraz tam jest, wiecie, z domu dziecka, z Ukrainy, rodziny. No i oni przecież, którzy mają liczną rodzinę, ale słuchajcie, cichutko, w pokoju, w błogosławieństwie, w szacunku, w rozmowie. I to, co mi Marian powiedział, mówi, Tomeczku, u nas nie ma coś takiego jak mówienia głośno czy coś. U nas nie ma coś takiego jak powiedzmy, w pewnym momencie mówię, a słuchajcie, a wiecie mi tak szczerze, wy nie macie problemów? No i zaczęli się uśmiechać. No mówi, kto nie ma problemów? Ale my problemy rozwiązujemy. Od razu rozwiązujemy, jeżeli się coś pojawi. I tym ubłogosławiony pojechaliśmy na jeszcze większe błogosławieństwo społeczności w zborze w Ruptawie, przy Bożym Słowie, przy rozmowach z innymi. Wielu spotkaliśmy, błogosławiliśmy się nawzajem. I dlatego w tym temacie Andrzeja, który powiedział już dość dla mojego cielesnego, grzesznego, zdeptanego, poniewieranego życia i postanowił, że chce, aby Pan Bóg mu pomógł. I tak jak rzeczywiście Pan Bóg posłał Roberta i brata Józefa do ciebie, to i dalej Pan Bóg zaplanował drogę twojego życia. Ale chcę przeczytać urywek Bożego Słowa i dla Andrzeja, dla siebie i dla każdego z nas. Jest niesamowicie istotne, ważne to słowo, bo Pan Bóg wie, jakimi dziś tutaj przyszliśmy. Jedni śpiewaliśmy te pieśni. Wiecie, dziś naprawdę Duch Święty działa. A jeżeli Duch Święty działa, to dziś Duch Święty tobie pokazuje twój grzech. Jeżeli przyszłaś tu na to miejsce, przyszedłeś na to miejsce z tym bagażem swojego grzechu, grzechu, nie wiem, nieprzebaczenia. Wiecie, to jest taki, no to jest taki, diabeł powiedział, co ty taki, no nie odzywasz się. To jest tak, no co to jest za grzech? To jest potężny grzech. Bo to jest związanie. Diabeł, szatan związał cię tym i za tym idą następne grzechy. Nie łudź się, że nieprzebaczenie to jest tylko takie maleńkie, to jest coś. To jest początek czegoś wielkiego, czegoś dalszego, bo diabeł ma tę furtkę, tę możliwość wejść w ciebie. Niewyznanie grzechów, niepojednanie się z Panem Bogiem, nie mieć pewności zbawienia. No przecież chodzę, przecież słucham, przecież. Ale jeżeli nie masz pewności zbawienia, to idziesz na potępienie, na wieczne zatracenie. Nie łudź się, że jakoś to będzie. Nie łudź się, że ktoś ci później pomoże w tym. Nikt ci nie pomoże, jeżeli dziś, w czasie, kiedy żyjesz, nie skorzystasz z czasu łaski, czasu przebaczenia grzechów. Czy Pan Bóg nie zna waszego życia, mojego życia, naszych pragnień, dążeń,
doskonale znaj, czy staramy się okłamać Pana Boga, wszystko jest w porządku. Nic nie jest w porządku, jeżeli Pan nie jest Twoim Panem życia, władcą Twojego życia, czyli pokora, wyznanie, oczyszczanie się. Przeczytam urywek Bożego Słowa. W innej troszeczkę kolejności, to jest Piotra z drugiego rozdziału. Pierwszy najpierw, 10, a później 9 wiersz. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem. Byliście nieludem. To ja takim byłem. To życie w grzechach, wypełnione grzechem, to jest życie, jak nie byliście ludem. No przecież to Pan Bóg nie jest to słowo, Piotr nie pisze słowo, nie wiem, do zwierząt, do krasnali, czy nie wiem. To byli ludzie, ale wprost jest napisane, wy wtedy, obarczeni tymi grzechami, nie byliście ludem. Teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Kto to uczynił? Pan Jezus Chrystus, Boży Syn. Ten czas tego tygodnia szczególny dla chrześcijanina, dla ciebie, dla mnie, to jest rozpamiętywania męki, cierpienia Pana Jezusa, posłuszeństwa Pana Jezusa Bogu Ojcu. I stąpił tu, przyszedł na ziemię, przyszedł do ciebie, przyszedł do tych, którzy nie byliśmy ludem. I tylko przez łaskę Pana Jezusa doznaliśmy miłosierdzia, dostąpiliśmy miłosierdzia. Teraz jesteśmy ludem Bożym. I wiersz 9. Ale wy teraz jesteście rodem wybranym. Nie jakimiś tam śmieciami, którymi diabeł, szatan poniewiera, depcze. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Kapłanami króla najwyższego. Narodem świętym, ludem nabytym. Po co? By rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Jeżeli wyrwana zostałaś z ciemności, to jesteś w światłości Pana Jezusa. A światło co robi? Rozświetla, podświetla, rozświeca i pokazuje, objawia. Jeżeli jesteśmy w światłości Pana Jezusa, znasz każdy swój grzech. Każdy swój grzech, ułomność, niemoc, nieprawość. Jeżeli jesteś w światłości Jezusa Chrystusa. Natomiast jeżeli nie jesteś w światłości Jezusa Chrystusa, jesteś w mroku, w ciemności. A kto jest władcą ciemności, mroku? Diabeł, szatan. I tu nie chodzi, żeby kogoś ranić. Tu chodzi o to, aby powiedzieć prawdę dla twojego życia. Dlatego Andrzeju, niech to słowo wiersza 9 stanie się twoją własnością. Twoją własnością. Wiem, że Biblia została ci darowana. Zaznacz sobie i w tym kierunku zmierzaj, chciej, zapragnij być wybranym, być świętym, być nabytym, aby tak jak Robert się modli, aby innym rozgłaszać tę cudowną wieść. Bóg mnie zbawił, Pan mnie odnalazł, Pan przebaczył moje grzechy.